Was w kolejnym filmie. Jest to nietypowy film, ponieważ dziś będziemy sobie testować tą ampułkę do włosów, którą już widzieliście wcześniej w holu zakupowym. K-O, tak tu jest napisane. K-Y-O. Restruct System. I to jest generalnie ampułka keratynowa. Ma 10 ml, ale pani w sklepie mówiła, że na moje włosy starczy pół, ponieważ jest to bardzo tłusty i wydajny produkt, także się przekonamy. Generalnie mam włosy umyte, już trochę osuszone właśnie ręcznikiem. Pani w sklepie powiedziała właśnie, żeby aplikować je na włosy osuszone ręcznikiem, takie wilgotne. W internecie nie ma nic o tym napisane, napisane jest tylko, żeby stosować na całą długość włosów i powtarzać 2-3 razy chyba tygodniu czy coś takiego, więc generalnie ja użyję dzisiaj właśnie na całe włosy pół tej ampułki i sobie przetestujemy. I najpierw ją nakładamy na właśnie wilgotne włosy, albo je suszymy, albo czekamy aż wyschną. Ja najprawdopodobniej je wysuszę i na sam koniec będziemy je prostować i zobaczymy, czy te włosy będą faktycznie odżywione. Nagrywam Wam w tym czasie jeszcze jeden film, więc dowiecie się z niego, że włosy farbowałam właśnie, więc fajnie, bo będą potrzebowały właśnie takiego odżywienia. Zobaczymy, jak ta ampułka na nie zadziała. I właśnie muszę Wam powiedzieć, że są te włosy dosyć miękkie, nie są takie sztywne i szorstkie po farbie, tylko są dosyć miękkie, także nagram Wam w przyspieszeniu, jak będę aplikować tą ampułkę, a później też w przyspieszeniu wysuszę i wyprostujemy je razem. Okej, wyprostowałam już włosy, nie chciałam jakoś bardzo długo ich męczyć, bo i tak jest ciepło i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że gdy są te upały, już w ogóle bardzo dawno temu nie suszyłam włosów, bo jakoś pozostawiam je do wyschnięcia samym, mimo że nie podoba mi się do końca efekt, jaki właśnie jest, gdy one wyschną same, bo są pofalowane i nie do końca to lubię, wolę siebie w prostych włosach, no to już musiałam je wysuszyć i wyprostować w drodze wyjątku. Generalnie muszę powiedzieć tak, zużyłam pół ampułki i nie będę już Wam jej pokazywać, bo aplikacja jest trochę mało fajna, ze względu na to, że no wiadomo, to jest ampułka, musimy łamać ten kawałek szkiełka i wylać sobie na rękę, zaaplikować na całe włosy, ale produkt się strasznie wylewa i tutaj właśnie gdzie stał, mam tłustą plamę, co nie do końca właśnie jest fajne, no mogłoby być to inaczej zrobione, nie ampułka, ale to już nie przyczepiajmy się, to po prostu chodzi o zaaplikowanie. To fakt, produkt jest bardzo tłusty i wydajny i faktycznie zużyłam pół ampułki i starczyło mi na całe moje włosy. Ja mam włosy dosyć gęste, grube, puszyste, już o tym wiecie, ale pół ampułki mi spokojnie starczyło właśnie na tą aplikację, więc starczy mi jeszcze na drugi raz. Muszę powiedzieć, że tak, ładnie pachnie ta ampułka, ten produkt, jakimś takim olejkiem waniliowym do ciast, także przyjemnie, dobrze, łatwo się aplikuje, naprawdę całe włosy były tym pokryte i jeszcze zanim je wysuszyłam, już muszę powiedzieć, że były naprawdę takie gładkie i miłe, już fajnie się je suszyło. Największą uwagę skupiłam na końcówkach, bo właśnie one najczęściej się kruszą i przesuszają, więc najbardziej zwróciłam uwagę na nie, ale oczywiście na całe włosy aplikowałam i są teraz milutkie, gładkie i pachnące i w ogóle. Jestem w stanie Wam polecić ten produkt. Przypomnę, że jego cena to 7,50 u mnie w sklepie, akurat tak było, ale na internecie są dostępne te ampułki, możecie je kupić nawet w większej ilości, bo widziałam, sprawdzałam. Także napiszę Wam ten produkt i w opisie filmu, i pod filmem. Czytajcie opisy pod filmami i polecam Wam ten produkt, cena adekwatna do jakości, tym bardziej, że jedna ampułka na takie włosy długości i grubości jak moje starcza na dwa razy. Także super opcja dla odżywienia włosów właśnie takich zniszczonych, suchych, matowych. Także polecam Wam serdecznie ten produkt, mile mnie zaskoczył.
nic dodać, nic ująć. Także dziękuję za oglądanie tego filmu, do zobaczenia w kolejnym. Pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, jeśli ten filmik Wam się spodobał i subskrybowaniu mojego kanału oraz włączeniu do dzwoneczka. Do zobaczenia, cześć!